Dzień dobry, pani Maryla Ścibor-Marchocka, pisarka, dziennikarka, publicystka, człowiek żywy, który cały czas coś robi, coś działa. Dzień dobry. Witam serdecznie państwa. No i książka Sprawiedliwi, to jest najnowsza pani książka, jest to zbiór opowiadań, ale Sprawiedliwi zupełnie z innej strony, zupełnie inaczej przedstawieni, bo książka traktuje o Wołyniu, o czymś, co jest dla Polaków szczególnie trudnym i ciężkim tematem, ale pani postanowiła pokazać te jasne strony tej tragicznej historii. Zawsze w każdym narodzie są ludzie dobrzy i źli i tak samo było z Ukraińcami. Poza tym musimy pamiętać, że to nie było całe społeczeństwo jednak, chociaż to społeczeństwo było wtedy bardzo nie tylko zmanipulowane, ale też i ta społeczność ukraińska była pod bardzo silnym naciskiem swoich przywódców, tak można powiedzieć, ale bardzo często w rodzinach ukraińskich było tak, że dzieci mordowały, były w UPA, było czynne w oddziałach. A ktoś z rodziców pomagał Polakom i w różne strony, jeśli chodzi o pokolenia, bo to niekoniecznie, zawsze tak, niekoniecznie tym schematem, ale te rzeczy się zdarzały. Ja zostałam wychowana w takiej rodzinie, w której ojciec mój, który był wielkim historykiem, chociaż był samoukiem, pokazywał nie tylko logikę historii, ale też lubił pokazywać, że nie wszystko, nie zawsze tak wygląda. To znaczy, pokazywał tych, którzy potrafili zostać ludźmi pomimo. I nigdy to nie wychodziło na to, że prawda, tak jak pewna gazeta, której nazwy nie będę wymieniać, lubi opowiadać, odwracać historię, prawda, i podkreślać na przykład szmelcownictwo wśród Polaków. To nie przewracało, tylko ci dobrzy, którzy byli dobrzymi czy szlachetnymi, tym bardziej stanowili jaskrawość tła z tymi niesprawiedliwymi. Tak ojciec opowiadał historię. Potrafił to robić fantastycznie. Ja próbuję nieudolnie pójść tymi śladami, tak samo jak pójść śladami innych pisarzy, którzy pisali o historii, przekładając zdarzenia historyczne na język literacki, bo w końcu tak pamiętamy historię. No i właśnie tutaj można odkryć to, że to nie są czyste zapiski faktów suchych, tylko to są, tak jak pani powiedziała, to są fakty, ale opisane zupełnie literacko i tak jak czuła pani, czuła kobieta przede wszystkim. To jest troszeczkę tak, że ja jeszcze jestem z tego pokolenia, które doskonale pamięta świadków. Świadkowie już praktycznie wymarli. Pozostały niedobitki. No zdajmy sobie z tego sprawę. Ostatni powstańcy Warszawy 90+, tak? Ostatni żołnierze wyklęci, którzy żyją, tak? No to też jest też w granicach 90+. Zdarza się tam 80 parę, prawda? No bo to podziemie trochę trwało. Więc ludzi, którzy słyszeli relacje jeden do jednego, już jest niewielu. Znaczy tych, którzy opowiadali, którzy to przeżyli. I ponieważ nastąpił taki zupełnie inny, mamy zupełnie inną mentalność w tej chwili, zupełnie inny sposób patrzenia na świat i tak. I ja widzę, że to młode pokolenie potrzebuje wytłumaczenia, jak czuli, jak myśleli tamci ludzie. Dlatego próbuję to rekonstruować. Oczywiście jest to rekonstrukcja literacka, ale te emocje, prosty przykład. Słyszałam kiedyś od kogoś młodego, a dlaczego oni z tego Wołynia nie wyjechali? Prosta sprawa, tak? No, skoro zgroziły im te pogromy, no to trzeba było brać dzieci pod pachę i wyjechać. No co za problem? No tak, ale zapominamy, że jest okupacja, że są kankarty, że do sąsiedniej wioski nieraz trzeba mieć pozwolenie, żeby się ruszyć, że są, że jest kontyngent. Jak nie oddasz kontyngentu, to twoja rodzina jest skazana na obóz koncentracyjny, czasem cała wieś. Jeśli się przeniesiesz do miasta, to ciebie wyślą na roboty na pewno, a dzieci zostaną bezpańskie. To wszystko jest rzeczywistością tamtą.
i te lęki, i te wszystkie rzeczy, które były. Staram się to pokazać. Ale bo... jak pani docierała do tych osób, które właśnie miały no, to szczęście po prostu trafić na ludzi, na po prostu na ludzi? To jest tak. Tu mamy jakby dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest taka, że to wcale nie było takie łatwe. Znaczy, kiedy zabierałam się za ten temat, wydawało mi się to oczywiste. Ja nie mam w rodzinie wspomnień wołyńskich, to znaczy mam, ale z dużo wcześniejszych okresów, nie tej strasznej rzezi wołyńskiej. Oczywiście tutaj przyjmuję tą rzeź wołyńską nazwę jako pewien symbol, tak jak mówimy Katyń, myśląc Miednoje, Pietichatki i tak dalej, prawda? To musimy mówić często takimi symbolami. Więc i wydawało mi się, że to jest temat, no z jednej strony strasznie bolesny, ale z drugiej strony prosty, no bo jeżeli ktoś cię ocalił życie, to będziesz go pamiętać. I tu trafiłam na pewnego rodzaju ścianę, to znaczy kiedy zaczynałam rozmawiać, szukałam jakichś rodzin, prawda, gdzie ktoś ocalał i tak dalej, czy tych właśnie resztę świadków, którzy byli dziećmi wtedy, to przeważnie rozmowa była taka, no tak, ktoś pomógł, ale tamci mordowali. I bardzo szczegółowo mi ktoś mówi o tym, jak mordowali. I ja się pytam, tak, ale ten, jak przyszedł, to było rano, wieczór, kto to był? No tak, przyszedł, ale tamci mordowali. Nie mogłam tego zrozumieć. I tutaj jest rzecz, pani redaktor, bardzo... najlepszy dowód na to, jak się traktuje nas i naszą historię, nas jako tkankę narodu. Trafiłam na wspomnienia z Rwandy. Rzeź w Rwandzie była bardzo podobna do rzezi wołyńskiej. Tam państwo istniało od IV wieku. Tam były te grupy społeczne, gdzie Tutsi byli rycerzami, Hutu byli rolnikami, Pigmeje byli myśliwymi. I to wszystko funkcjonowało normalnie. Dopóki nie przyszli zaborcy, i nie zaczęli jednych na drugich buntować, przewracać strukturę narodu. Chodzili do tego samego kościoła, a potem mordowali ich sąsiedzi. I okazało się, że sprawa Rwandy, sprawa Rwandy jest bardzo dokładnie opracowana psychologicznie. O sprawie Wołynia nic się nie zajmował. Warto przeczytać na przykład Ocalonego, to jest taka książka przez Polwen wydana. Tam można dowiedzieć się też bardzo dużo o przeżyciach ofiar Wołynia wbrew pozorom, bo tam są opisane rzeczy, których my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. W sensie bólu, który pozostaje. Stąd zrozumiałam, że muszę szukać w dokumentach. I oprócz ta książka jest oparta, to znaczy każde opowiadanie ma pod spodem metryczkę, skąd jest wzięte. Co to jest za... co to jest, skąd jest źródło. I jeżeli mam, i tu są dwie tylko żywe relacje, a reszta są z dokumentów, po prostu z relacji, które były spisywane po wojnie. Ale tak, sama okładka to jest krzyż, a w książce też pozdrowienie takie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, też bardzo często jest obecne. Ale przecież ci ludzie byli wierzący. Ci ludzie byli normalnie wierzący. Ja jeszcze pamiętam polską wieś, nie tylko tą wieś na Kresach, ale polską normalną wieś pamiętam, kiedy się mówiło do ludzi, którzy coś orali, robili, szczęść Boże. Tak? Kiedy wchodząc do czyjegoś domu mówiło się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To były rzeczy oczywiste. Dzisiaj jakby odeszliśmy od tego. Dzisiaj rzadko kto wchodzi do czyjegoś domu i chwali Boga. Ale to była rzeczywistość. Ta okładka, to zdjęcie na okładce, okładkę pięknie mi zrobił Tomek Wójcik, dzięki mu za to. To zdjęcie to jest witraż z katedry lwowskiej. Takie te dwie postacie pochylone przy Golgocie. Tak mi się wydawało, że to jest chyba to. Mówi pani, że tylko dwie relacje były takie osobiste, bezpośrednie. Jak ci ludzie to przeżywali? Jak ci ludzie to opowiadali? Jedna z osób to starszy pan. Zresztą kto będzie miał książkę w ręku, będzie wiedział. Profesor Jerzy Wójcik.
nasz najlepszy operator, twórca szkoły polskiej, filmowej, ocalał jako dziecko, to był 39 rok, bo pamiętajmy, że rzezie na Ukrainie nie zaczęły się w 43 roku, one trwały. W 39 roku był taki moment, kiedy pomiędzy rozpoczęciem wojny a wejściem Sowietów, kiedy tam się działy straszne rzeczy. On ocalał razem z matką i bratem, dlatego że Ukrainka ich zasłoniła i kazała im, krzyczała, żeby uciekali, ale w każdym razie zasłoniła ich przed bandą, która szła ich zamordować. Innych zamordowano w tej wsi. Oni przeżyli. Jak to było? To znaczy, to była bardzo trudna rozmowa. Profesor chciał opowiedzieć, chciał przekazać jak najwięcej, ale to dla niego było bardzo trudne. A druga historia, która jest opisana, opisana tutaj, o Stasieńki, to jest historia małżeństwa ukraińsko-polskiego, które wojna rozdzieliła, ale to była naprawdę wielka miłość, tak? I opowiadała mi to wnuczka mężczyzny, tak? Wnuczka z drugiego małżeństwa. I temu wszystkiemu zawsze towarzyszą olbrzymie emocje, łzy. Zawsze to towarzyszą. To jest bardzo trudno, żeby z tymi ludźmi, żeby oni zaufali i mówili. Bo o tym się bardzo trudno mówi, ale dlatego, że to się wraca do najtrudniejszych rzeczy, do najtrudniejszych wspomnień. Do bólu. W książce gdzieś to jest też pokazane. Chyba w takiej części dodatkowej, która jest takim rodzajem eseju, reportażu. Myśmy nie zamknęli żałoby. Nam ciągle kazano przestać mówić o tym, że to boli, chować to. I stąd też w tych ludziach jest ta trudność z wydobyciem. Ale to gdzieś jest. I dopóki my nie zapłaczemy, nie tylko nad Wołyniem, nad Auschwitz, nad Katyniem, nad Syberią, nad Workutą, nad Rakowiecką, dopóki nie zapłaczemy, tak naprawdę, nie zamkniemy tej żałoby, to będzie nas bolało. A czy uważa pani, że zamknięciem takiej żałoby byłaby na przykład jakaś zdecydowana reakcja władz ukraińskich? Ale rzeczywiście. Ale reakcja pozytywna, bo zdecydowaną reakcję to my mamy cały czas. To znaczy, pomimo tego, co się w tej chwili tak radośnie ogłoszono, że jest wszystko w porządku, to Zełenski powtórzył dokładnie to, co wszyscy inni. On odblokuje zakaz poszukiwań, jeśli my uporządkujemy miejsca pamięci ukraińskiej. Proszę teraz rozłożyć to na czynniki pierwsze. Na Ukrainie wolno nam, jeżeli wolno, teraz nie wolno w ogóle niczego robić, ale jeżeli wolno, to wtedy musi pani zdobyć pozwolenie pierwsze na poszukiwanie. Jak pani znajdzie kości, to drugie pozwolenie zdobyje pani administracyjne na ekshumację, a dopiero trzecie na pochówek. Bywały wypadki, że został ktoś znaleziony jeszcze wtedy, kiedy mogliśmy poszukiwać, ale nie pozwolono podjąć kości. Czyli można było tylko tyle zrobić, że ksiądz przyszedł, poświęcił tą ziemię gdzieś w polu, tak? I to dotyczyło nie tylko rzezi wołyńskiej, to dotyczyło naszych legionistów na przykład. On pozwoli poszukiwać, czyli nawet nie powiedział, że pozwoli pochować. Po chrześcijańsku nie pozwoli pochować naszych obywateli. On tego nie powiedział, że pozwoli. Powiedział, że pozwoli szukać. Jeżeli my uporządkujemy miejsca pamięci, czyli co? Pomniki ukraińskie. No przecież to jest paranoja. To smutna konstatacja tego, o czym pani mówiła, o tej niekończącej się żałobie. To bardzo smutny wniosek. Ale równocześnie chyba jedyna szansa na pojednanie to są te pogrzeby, rzeczywiście. Chociaż tych pogrzebów powinno tam być bardzo dużo. To jest koło 2000 miejscowości, których trzeba odnaleźć, odkopać. Tam w wielu miejscach są ludzie po do tej pory było 5 takich ekshumacji na Ukrainie. Przed zakazem. Pięć, słownie pięć. Z tym... Nie pięć tysięcy, nie, pięć. Pięć, słownie pięć. Pan Leon Popek, który uczestniczył we wszystkich, a cztery wręcz prowadził, on jest szefem Biura Poszukiwań Wschodnich w IPN-ie.
mówił, że w momencie, kiedy się odbywa taki pogrzeb, to wtedy przychodzi wieś, przychodzą ci ludzie, którzy są potomkami tych, którzy mordowali bardzo często. Oni przychodzą na pogrzeb sąsiadów i zaczyna się pojednanie. Zaczyna się zupełnie inna relacja. No taki rozdział w historii jest nam na pewno bardzo potrzebny i my to już najwyżsi nasi włodarze mogą tylko do tego doprowadzić. Tak, ale my możemy też zrobić coś, to znaczy oprócz tego, że musimy się o to upominać, nie możemy udawać, że Wołynia nie było. Ja się staram mówić o tych sprawiedliwych, bo jeśli mamy pretensję uzasadnioną do Żydów, że nie pamiętają, że myśmy ich ratowali w czasie wojny, to wypadałoby, żebyśmy my pamiętali o sprawiedliwych Ukraińcach. Trochę ich było. Z takiego na zasadzie, zresztą na końcu książki jest indeks tych sprawiedliwych, to jest to, co jest wypisane, wypisałam ze wszystkich źródeł, z których korzystałam. U mnie jest około 1380 imion, nazwisk, czasem jest to NN z jakiejś wioski. Natomiast jest niewiele więcej w tej chwili znanych. Tych imion, nazwisk. To byli bardzo różni ludzie. Ale proszę też pamiętać, że w tamtym czasie na Ukrainie to nie tylko była kwestia tego, że ktoś ukrył Polaków, ktoś pomógł Polakom, wystarczyło zapłakać nad Polakami. Zapłakać, żałować, to groziło śmiercią. Drodzy Państwo, o tych sprawiedliwych mogą Państwo przeczytać właśnie w książce najnowszej Maryli Ścibor-Marchockiej Sprawiedliwi. To lektura trudna, ale bardzo budująca. A ja sobie przypominam, jak byliśmy z Radiem Wnet kiedyś właśnie na Ukrainie i jechaliśmy nocą przez Wołyń, to takie dziwne uczucie mi towarzyszyło. Nawet ciężkie do opisania, że jednak... Ta ciemna noc, w którą przemierzaliśmy Wołyń, nasuwała takie myśli mimo wszystko, więc... Pamiętajmy też, że tam pochowanych to może za dużo powiedzianych, ale zagrzebanych jest mnóstwo naszych świętych, bo jeżeli nie weźmiemy nawet pod uwagę tych dorosłych, którzy bardzo często ginęli z modlitwą na ustach, ale tam zginęło bardzo dużo dzieci. Te dzieci to są nasi święci. W naszych trudnych narodowych czasach, czy nie warto się do nich odwoływać? Tutaj postawimy trzy kropki, ale jeszcze, drodzy Państwo, żeby stało się zadość, to Państwo też usłyszą fragment książki. Jaki? To jest opowiadanie o Stasi z Ciemienierzyc, a czyta Mariola Orłowska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Maryla Ścibor-Marchocka była gościem Popołudnia Wnet, wydawnictwo... Antykwa, ale oprócz tego książka ma też wersję e-booka i to jest e-book.pl. Bardzo dziękuję, a my wysłuchajmy fragmentu książki Sprawiedliwi. Stasia. Ciemierzyńce, 1944. Taka scena. Stasia Wilkówna, obłędnie przerażona, biegnie. Biegnie ostatkiem sił. Wpada na podwórze Chruścielów. Za nią kilkunastu. Skrwawione ręce, siekiery, widły, obuchy, noże. Irena Chruścielowa rzuca wiadro. Mleko wylewa się białą strugą. Podbiega. Stasia przywiera. Wtula się w nią. Irena ją obejmuje. Nie dam! Nie dam! Krzyczy. Oni zatrzymują się. Chwilę stoją w bezruchu. Krople potu płyną po twarzach, szyjach, rozchełstanych koszulach. Dyszą. Chwilę stoją w bezruchu. Stasia drży. Irena krzyczy. Nie dam! Nie dam! Nóż. Wielki rzeźnicki nóż. Tylko błysnął. Przebija je obie.
Irena milknie. Upadają. Jeden skok. Siekiery, obuchy, widły. Unoszą się. Opadają. Unoszą się. Opadają. Unoszą się. Opadają. Z pomiędzy stóp piaskiem płynie krew.